Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Nie 4, 3. Oczywiście, słuchajcie, cieszy mnie bardzo tak pozytywny odzew pod poprzednim odcinkiem. Nie powiem, że się nie spodziewałem go, poniekąd się spodziewałem, że Heroesy przypadną wam do gustu, ale miło na pewno zobaczyć. Cieszy mnie, że dużo osób podeszło dosyć wyrozumiale do całej sytuacji. To jest zawsze miłe. Tylko dlaczego save jest w jakimś dziwnym momencie? A, może dlatego, że wczytałem stary save, Ignacy. Tak, to zwykle nie pomaga. Save numer 2 byłby pewnie lepszy. No, w istocie. Więc tak, to jest ważne. Dobra, słuchajcie, ostatnio rozbiliśmy Zamek Czerwonego, jak ktoś nie widział. I co? Mogę pierdzić ręką. Dobra, słuchajcie, lećmy sobie na spokojnie. Dobra, odpalajmy sobie turę, ja sobie wezmę. W ogóle widzieliście to? Zajebiste to jest, czekajcie, pokażę po prostu. Znajoma mi podrzuciła, czekajcie, o, patrzcie na to. Znajoma mi podrzuciła Dr. Coco, In Love with the Coco. Jest tak zajebista rzecz. Nie wiem, czy piliście kiedyś wodę kokosową, ale jest kurwa przepyszna po prostu. Jest przegenialna. To jest konkretnie z Wietnamu ściągana chyba. Znajomi akurat wiem, że mają działalność, która się tym zajmuje. I powiem wam, że no, siedzę teraz po prostu, pijemy, daje nam tego kartonik cały, więc siedzę po prostu teraz, walę cały czas. Najlepsza jest zimna, to w ogóle polecam sobie jakieś sprawdzić. Nie jest to tania rzecz, ale kurczę, naprawdę warta swojej ceny, to mogę powiedzieć w ciemno akurat, więc zachęcam zobaczyć w wolnej chwili. Aha, pogoniłem te bazyluszki tutaj, ja coś jeszcze chciałem pogonić? Właśnie, to chciałem jeszcze pogonić. Ale to już zaraz, zróbmy, skoro możemy to, nie zwlekajmy. Komin smrodu niekoniecznie. A, dziękuję, słuchajcie, za sprostowanie. Ja powiedziałem Arator. Arator jest królestwem z Warcrafta III. To jest tam w tych północnych już królestwach? Tak mi się wydaje, że to już jest w północnych królestwach. Nieco inne. Inna kraina niż Arnor. Arnor w rzeczywistości na tych ziemiach było królestwo Arnoru. Chyba jakieś grałem, nawet jaka była ta modyfikacja do... Warhammera, to Third Age, nie do Warhammera, do Total War'a, Third Age Total War, to tam grałem sobie chyba raz. Brązowy został pokonany. A kim był brązowy? Theoden. Rohan. Rohan został rozbity. To ciekawe, wiecie co, bo też mógł go rozbić Gondor, wiecie, bo tutaj no, pamiętajmy, że nie ma sojuszy, nie? Więc Gondor zaczynał bardzo relatywnie blisko. Jak patrzyłem sobie, to oni zaczynają w stolicy, która nazywa się Helmowym Jarem, więc jeżeli przyjmiemy, że Gondor pewnie zaczyna, a na pewno zaczyna, bo sprawdziłem też to, Gondor zaczyna w Minas Tirith, to jest to relatywnie blisko na mapie do Gondoru, więc mogła być sytuacja, że tak, że Mordor, że Gondor dojechał Rohan właśnie. Skądinąd do Mordoru też jest blisko, więc coś widziałem. Tutaj jakiegoś spryciarza. Dobra. A ty iść tu. Przegoń towarzystwo. Kopalnia kamienia numer 2. Jest przydatna. To i tak trzeba zrobić. Ja takich nie lubię. Zombiaków. Z drugiej strony, jak mam grać na... Chyba lepiej to zrobić mimo wszystko. To zróbmy jeszcze to tutaj. I się... Nikomu jeszcze więcej pieniędzy nie zaszkodziło. Zdobądźmy Bri. Z Kapitolem. Miło się składa. O, hejścik. Spoko. Zrób coś takiego. Nasz bohater już jest lepszy od tej Kyre. Jakiś artefakt ma, tarczę. Może tą, co daje 4. To jest tarczę, co daje 4. Chodźcie do mnie. Wybornie. Dawaj, Gryfie. No, nie chcesz? Uch, ale mamy szczęście ostatnio z tą kosą. O, to było głupie podejście. Zaraz tu poleci. A, na szczęście jest głupkiem. To duży plus. Dobra, umrzyj, głupcze. Wy. Elegancko. Odleć. Nie widzę przeciwwskazań. Ty sobie spokojnie tu poradzisz. Kurde, ten kosiarz jest nasz genialny po prostu. Teraz duszka bym chyba wskrzesił, śmierdziuszka. Dobra. O, przeżyłeś jeszcze. Ej, serio, kosa leci cały czas.
Nie wiem co to jest, czy mam coś zakodowane w mapie, czy co, ale... Ale jest mocno. Tak, takie przypuszczałem tu tarcze. O, dwa legionisty zestawy. Bombowo zatem. Dawaj stajnie. Ciskamy dalej. Tutaj widziałem ziomka jakiegoś. Fajnie byłoby, gdybyś się tu pofatygował, mimo wszystko. Nie doczyściłem dużo. Faktycznie, ktoś chce zwrócić uwagę, że mapa bardzo bogata. I to prawda, jest w cholerę bogata. Jeżeli chodzi o surowce, wszelakie, rzekłbym. Tydzień psa. W tym tygodniu możesz donosić. To jest chyba hobbitom, co? Skoro mamy nory wszędzie. A tutaj jest Kerdoren, to się nazywało? No nie pamiętam tej nazwy teraz, wybaczcie. Nie chcę jakiegoś... Pewnie już tak palnąłem jakąś głupotę, ale... Może już się nie będę bardziej przynajmniej upokarzał. W każdym razie... Jest to tam... Czy to jest... Zaraz, jak się to dziadostwo nazywało? To wzgórze, na którym dziewnęli Froda. Ci, na zgóle. Nie pamiętam. Nie pamiętam zupełnie. Dobra, nieważne. Wejdźmy tutaj. Szara przystęp. Patrzcie, jak dobrze nam się udało tego czerwonego ugryźć, nie? Bo pomyślcie, gdybyśmy się bili z nim, jak on by miał to wszystkie już rzeczy i złączoną armię, nie? A tak go dziebiemy jednego po drugim. Że tak powiem, wygryzamy mu tego wojska. W dosyć rozsądny sposób. Takie mam wrażenie przynajmniej, że jest to dosyć rozsądny sposób. Montujmy, ja wcale nie wykluczam, że będę musiał w przyszłości walczyć lepszymi jednostkami z wielu zamków. A, szkieletorki już mamy. Dobrze, no to jest przynajmniej coś do tankowania obrażeń. O, widzę, że ktoś nie ma bohatera. No byłoby przykre, gdyby was to zabolało. Równie przykre jest ten strzał. No dawaj, wylatujcie. O, chodźcie tutaj. Dawaj. Wiem, że chcesz. Nie jestem pewien, czy tarczę dobrą zamieniłem. Wydaje mi się, że nie. Może nie podlatuj. Jednoruk się musiał schować. Wybornie. Pozbądź się tego dziadostwa. Czy jest tu cokolwiek silnego? Jak na moje nie. Mogę elfa bardziej gonić. Olej to. Elegancio. Tu może złejtuj. A ty se strzelisz. Mogłem też tu strzelić. Tu załatwisz. Trochę stracisz żyćka, ale nic wielkiego bym powiedział. Tak zaraz wcześmy sobie jeszcze. Chłopiecków. Widzieliście, że mam nowe słuchawki? Chyba mówiłem o tym, nowe słuchawki. Zgubiłem słuchafony swoje poprzednie. Czy nie zgubiłem, zepsuły mi się na jednym kanale, mi przestały działać. No generalnie, że tak powiem, zużycie materiału, mówiąc w skrócie. I ten, kupiłem takie same. Kiedyś używałem różnych. Pamiętam, że testowałem czasami od różnych firm. To pamiętam, że testowałem chwilę długo, na Plantronika pracowałem. Chwilkę pracowałem, jak mieliśmy jeszcze na studiu, pamiętam, od Ozona, to na Ozonowych trochę działałem. A potem w pewnym momencie jakoś przesiadłem się na te Pioniery, teraz co mam na łubie. Powiem szczerze, że chyba najlepiej mi się sprawdzają. Są jakoś największym fanem tych Pionierków, mimo wszystko. Gildia, żeby zrobić skarbiec. Pokaż mi jeszcze raz to. Właśnie, właśnie. Przydałby się bohater Smród. Zdecydowanie przydałby się bohater Smród jakiś. Isra. No zróbmy się. Pozbądź się tego ścierwa. Proszę. Dobrze. Co jest z czułością myszki? Czekajcie, chyba że ja w Heroesach mam zmniejszoną czułość myszki. Dobra, w pędzlu to. Chodźcie tutaj. Lecisz na morze. To by oznaczało, że komputer może siedzieć na morzu. Już pewnie to oznacza. Okej, zróbmy tak. Weź wojo. Dobra, gitarka. Masz teraz tutaj. Dobra, teraz możesz kilka rzeczy jeszcze przegonić. W zasadzie, czy coś zostało tu do przegonienia. Z tej strony parę elementów mi się ostało. No faktycznie, armię bastionu z tych elfów to można ładno tu skleić. Na razie zostaw to. No, widziałem cię. I've got you in my sights. Dobra. Czemu ty tak zapieprzasz po wodzie? Że masz dwa plusy aż. Widzieliście to w ogóle? Niesamowite. No dobra. Sanderko, chodź tutaj.
Może lepiej się ustawmy jakoś. Coś ten deseń. O, trzeci poziom masz, mordeczko. Zrobimy sobie tak. Tę nekrofilię trzeba rozbudować, chociaż o to na razie może. Dobra. Mam cię. Co jest, kurwa? Obóz uchodźców, mam nadzieję, bo... Ale kurwa, masz staty. Pajacu ty. Szczęście poza tym archaniołem ta armia jest do dupy, więc... O, jak trzeba było podwójnego, to nie ma się, co? Jak zwykle. Dobra, pozbądź się tego pajaca. Hu! Podeszło przynajmniej. Dobra. Zrób coś takiego. Teraz tak. Wiem, że was olewam, ale trudno. Młodzieżowo. Zaboli. A, szczęście nie aż tak bardzo, jak się spodziewałem. Dostaniesz po prostu. Strzelaj tam. Cofnij. Ty też. O nie, nie, amanel animatora. Chujnie. No, no, trudno, zdarza się. Zwiał. Fiutek mały. A niezły był. To muszę oddać. Fajne artefakciki tu są. Grupka nag. Olejmy południe. Nie masz podejścia. Tak. Dobra. Z prostej. Ty nie. Zrób coś takiego. Elegancko. 5, 7, 5, 5, 7, dobra, wiem. A, mogę atakować tam, zapomniałem. Przegapiłem, znaczy się chciałem rzec. Teraz ty, wjeżdżaj. Podwójna. Posolonka. Znaczy, to masz chyba zawsze stałe, nie? Obrażenia właśnie, więc u ciebie solenie nic nie zmienia. Dobra. Ziemia. Elegancio. A weź teraz ekspy. Hajsy to akurat mam. Nie ma co płakać. Archery nie potrzebujesz. Dobra, gitarka. Zamki, 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 cytadela. Tu jest w zasadzie wszystko, czego bym od tego zamku oczekiwał. Tu też, bo zawsze mogę ulepszyć. Tutaj mi brakuje kilku. I tutaj w dużej mierze też to jest, czego bym oczekiwał od tego zamku. Dobra, fajnie. No dobra, tutaj jest już jakiś następny region mapy. Badajmy grunt. Tej serii nic nie ma? Zajebiście. Bierzemy to. O, Sandro. Czyść kopalenki. Kiepo będzie bez high-endowych jednostek grać. O, to chciałem zrobić. Już sobie przypomniałem, ale przez to nie zrobię teraz zamku tu. Chociaż mam już niezły kurs handlowy. Tak. Mam już dosyć niezły kurs handlowy. Ten zamek i oddajmy turę. Wydaje mi się, że czerwonego mogłem przegnać już z tej strony. Nie wydaje mi się, żebym go gdzieś tu widział. Wyczyścił wszystko, co się dało chyba czyścić. Coś ciekawego? To jest nawet okej, ale... Chyba kopii kruszyć nie będę. Przegnę was. Dobra. Kilka ifrytów. Zaraz będziemy w stanie sprawdzić tą najsilniejszą armię. To też jest jakaś wiedza. To, co by wszystkie jednostki były? Tu chyba... O, 20 drewna, nie mam. Dobra. Noc kruka nastąpiła. Okej, okay, tu jest czysto. To znaczy, że ten biom jest czyszczony. Przynajmniej względnie. Aha, i tu są nagi. Dobra, wszystko rozumiem. Jeść tędy. Się pakuj tu. Pobym was. Zawsze więcej szkieletów.
Pomarańczowy jest leśniczy. Pomarańczowy to nie są Haradrimowie. Jak się Haradrimowie nazywają? Ci z południa? Harad, tak, czyli Haradrimowie. No. Ale jestem drugi. No nie ma co płakać. Ej, ale patrzcie, w liczbie miast... Nie, jestem pierwszy w liczbie miast. Bohaterów trzech, jestem drugi. Złota najwięcej, 60 tysięcy. Tylko Haradrimowie widzę z behemotami. Okej, okay. Najwięcej artefaktów, największy dochód. Dobre. Dobre to. No z tymi butami, z tą czapą, to jesteś kozakiem. Z tym to tym bardziej. Zajebisty stat już. No, dwa elementy z tego, z Anielskiego Przymierza. Ach, starałem się, że to będzie Town Portal. Ale jakaś część mówi mi, że na pewno nie. Może się mylę. Montuj ulepszenia. Jeszcze jedno mnie naszło. Masz to, dobrze. A ty masz? Nie masz. To zrób. Mam tak do dupy z zasobami, że chyba warto. Popłyń w tamtą maniurkę. Tutaj do krańca świata powinniśmy za moment dopłynąć. Na koniec świata. Jeszcze dalej. Dobra, to mamy. Tutaj kamieniołom został. Czy kopalnia kamienia. Aha, i tu jest jazda, inne przejście przez biom. Spoko. A tu? A, tu parę budynków takich. Dobra, to zaraz się zderzycie. Sandro poleci po uzupełnienie. Ewentualnie Sandro przerzuca tylko jakąś inną armię. Może jakąś taką fuzję zamkowo... W zamku tego wojska to ja za dużo nie mam. Bardziej z bastionu jakieś wojska bym skleił. Z drugiej strony. O, do przemyślenia. Okej, dobra. Zaczyna się działać. Aeris teleporter czyżby? I la beta z tej mańki. Drapuj się tu. Dawaj tu, Sandruś. Jak szybko się tu przebijesz? No tak szybko, no dobra. Dawaj tędy. Zróbmy to po bożemu, hajsy chociaż. Powinienem był ulepszyć wojska, a nie robić ten bractwo miecza, nie? Cholerne. Co mi to było, to nie wiem. Dobra, nieważne. Ty się obronisz w razie gdyby. Podobny kazus powinien mieć tutaj miejsce. O, powinienem był zrobić nawrót. Zdarza się. Taka drobna niefrasobliwość. Pozbądź się, proszę. Do boczku. Do boczku. Ładna armia. Bardzo ładna nawet. A masz cały czas silniejszą. Ciekawe. Xi Weiston. Dobre. Nieźle. Teraz nie mam żadnego surowca pewnie. Dobra. Ty jesteś pajacem typowym. Mi się dropnąłeś przy zamku. Dobra, chodź tutaj, pajacerko ty moja. No ty chodź tu. Oni mogą mieć stamtąd tego najwyższego. Tak mi się wydaje. A z artefaktami się podzielimy i tak dalej. Ty jesteś przy tym zamku. To jeszcze tu się trzeba wyrekrutować. Dobra, to nie jest takie tragiczne. Z drugiej strony. Ulepsz chociaż was. Dobrze. Do boku. I jeszcze... Kurwa, nie chciałem tego. Szybko kliknąłem. Już jak ci mam, to wykorzystam. Nie będę już kasował tego bohatera. Chciałem co innego zrobić, chciałem to kupić. Podobny kazus ma miejsce. Nie, Rion ma książkę i tu jest nekromanta, ten ma książkę, dobra. Przegrzej tędy. I teraz przez ranę, jeżeli o to chodzi. Dzielenie jak się zesra raczej. Stań tu. Przy okazji zrobiliśmy małą blokadę. Sendera tutaj, dobra. Także i tam. Pajac ma jakiś teleport do mnie w takim razie. Co niespecjalnie mnie cieszy. No cóż mogę zrobić? Szara przystań, powiadasz. No, chyba jednoruk, nie? Ile go mamy? 4, 11? No, jednoruk lepiej. Jeżeli cokolwiek już ulepsza się. Jeżeli mam liczyć, że mam się bronić czy coś, to... To tak.
Ulepsz to. Jakieś małe garnizony niech tu siedzą. Przecież się kalafiorem pomstrasz, chłopie. Ja nie wiem, co ty chcesz osiągnąć w swoim życiu. Chyba, że on nie ma zamku już. Właśnie! Może, słuchajcie, czerwony po prostu stracił zamek. Ostatni. Albo wyjechaliśmy ze wszystkimi zamkami, nie wiem. Ciężko mi teraz powiedzieć. 7 do 8, będę szybszy. Wlatuj, spoko. Nawet nie. No ja go rozstrzelam, nie planuję inaczej. Co ja się będę z wami ograniczył? O, masz przejście, widzisz? O, już nie. Masz tego spell powera zajechanego w tupę po prostu. Serio będziesz stał? To stój. Nie, tego tutaj dziadostwa jest. Dwie elitki. No nie śmierdzi. No nie śmierdzi. Tym pozytywnym akcentem, moi drodzy, myślę, że możemy sobie dzisiaj zakończyć. Myślę, że to jest całkiem dobry moment. Jeszcze sobie tak zrobimy taki gangbang tutaj okoliczny. Patrzcie, to jest spotkanie przy drodze. I tym takim spotkaniem na rozdrożu trzech diabłów możemy zakończyć. Dzięki wielkie, widzimy się jutro. Pa!